Znajdujemy się w nowym bloku operacyjnym Ostródzkiego Szpitala. Na razie obiekt jest jeszcze ofoliowany. Jednak w najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie przetarg i zakupiony specjalistyczny sprzęt. Przygotowujemy się do przetargów. Trwają bardzo intensywne prace pracowników szpitala oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przygotowujący też te przetargi, ponieważ sprzęt, który będzie tutaj na tych salach operacyjnych, jest wysoce specjalistyczny. Potrzeba naprawdę bardzo dużo uwagi, bardzo dużo wiedzy merytorycznej, aby zrobić to dobrze. To była długo oczekiwana inwestycja, ale i konieczna. Obecny blok operacyjny nie ma się dobrze. Nowy jest jak spełnienie marzeń ostródzkiej kadry medyków, między innymi. Blok operacyjny to serce każdego szpitala. Odczuwaliśmy ten brak nowego, nowoczesnego i dobrze wyposażonego bloku bardzo długo. Chcę tylko przypomnieć, że zamiary budowania nowego bloku operacyjnego sięgają kilkunastu lat. Myślę, że na początku roku tego oddamy ten blok operacyjny do pracy i jest to, myślę, historyczne wydarzenie dla tego szpitala i dla samorządu. Nowy blok operacyjny będzie służył czterem oddziałom, a będą to chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny czy laryngologiczny. Dalej mamy oddział ortopedyczno-urazowy i też mogę się pochwalić, w czwartym kwartale żeśmy endoprotest wykonali tyle samo, co w całym roku 2016, czyli robimy cztery razy więcej. W związku z tym, jak będzie nowa infrastruktura, nowy blok operacyjny, to te warunki będą zdecydowanie lepsze i jakość będzie na pewno wyższa, komfort większy dla wszystkich. To tak jak podkreślam, i dla pacjenta, i dla personelu. Bez dofinansowania sfinansowanie inwestycji nie byłoby proste, o ile w ogóle możliwe. Dzięki pozyskanym środkom blok operacyjny wraz z wiosną zacznie funkcjonować. To bardzo kosztowna inwestycja szpitalna. Na początku tej inwestycji znaleźliśmy swoje środki, 5 milionów, i w tym milion otrzymaliśmy z miasta. I rozpoczynaliśmy procedurę przetargową na wybudowanie czy na dostosowanie budynku do potrzeb bloku tutaj w szpitalu. W trakcie złożyliśmy wniosek do RPO warmińsko-mazurskiego i otrzymaliśmy środki. To bardzo nam to pomogło w realizacji tego zadania, bo otrzymaliśmy ponad 4 200 000 na to zadanie. Plus ten milion, który otrzymaliśmy z miasta, dołożyliśmy jeszcze własnych środków ponad 2 miliony. Co daje łączną kwotę prawie 8 milionów. Ostródzki Szpital, jako jeden z nielicznych placówek powiatowych w regionie, otrzymał dofinansowanie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.